Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam wszystkich. Dzisiaj piątek, 8 dzień stycznia. Boże Słowo przeznaczone na dzisiejszy dzień czytam w Psalmie 62 i w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków. Bóg jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. Opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich. Jedną z najważniejszych cech Bożego Słowa, oprócz budzenia wiary, jest podnoszenie na duchu, pocieszanie i motywowanie. Czytając Biblię, znajdujemy całą masę wersetów, które są dla nas źródłem pociechy i inspiracji. Jestem przekonany, że nie jeden z nich znacie na pamięć, a one pomagają wam przezwyciężać przeciwności. Dzisiejsze fragmenty biblijne właśnie do takich należą. Co Bóg chce nam przez nie powiedzieć? W pierwszym z nich dowiadujemy się o tym, jaki jest Bóg. I to jest takie osobiste wyznanie wiary autora psalmu. Określa on Boga jako opokę, czyli skałę i twierdzę. Kogoś stałego, niezmiennego, mogącego być fundamentem i punktem oparcia. Mając przy sobie takiego Boga, można się nie zachwiać, czyli wytrwać w momencie próby. Autor listu do Hebrajczyków nie pisze o swoim wyobrażeniu Boga, ale daje konkretną radę, która jest konsekwencją tego, co pisał psalmista. Opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie, czyli wstańcie, podnieście się. Przecież nie jesteście sami. Wasz Bóg jest z wami. Ufając mu, będzie wam łatwiej stawić czoła temu wszystkiemu, co przynosi każdy kolejny dzień. Nie wiem, w jakich nastrojach rozpoczęliście dzisiejszy dzień. Może wszystko dobrze wam się układa, jesteście szczęśliwi, a jeśli tak, to dziękujcie za to Bogu. Ale może jesteście zmęczeni, zniechęceni. Macie dosyć sytuacji, jaka nam od dłuższego czasu towarzyszy. Szukacie pociechy, ale żadne ludzkie słowo nie pomaga. Dlatego warto wsparcia i motywacji szukać u tego, który jest opoką, twierdzą i zbawieniem, i z jego pomocą stawiać czoła wyzwaniom codzienności. Amen. Pomodlmy się. Wszechmocny, dobry Boże, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień, za kolejny dzień naszego życia. Dziękujemy Ci za to, że Ty, Panie, karmisz nas swoim słowem. Słowem, które zawiera tak wiele wspaniałych pociech, które tak wspaniale motywuje, które podnosi na duchu. Prosimy Cię, Boże, aby to dzisiejsze słowo nas w taki właśnie sposób dotknęło, by nam dodało sił, by dodało nam nadziei, kiedy myślimy o tym kolejnym dniu naszego życia. Wszechmogący Boże, bądź z nami, a my oddajemy się Twej ojcowskiej opiece. Prowadź nas, Panie, i strzeż, a my chcemy ten dzień przeżyć z Tobą na Twoją chwałę. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Wszystkim pragnę życzyć dobrego, udanego dnia. Zostańcie z Bogiem.